dziękuję bardzo Pani Dyrektor za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Temat mojego wystąpienia to czas dla zawodowców. Reprezentuję placówkę doskonalenia nauczycieli, która w ramach swoich zadań wynikających z prawa ma wspomagać, wspierać szkołę, a w tej szkole nauczyciela. I od 3 lat Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile realizuje projekt wspomagający szkoły w województwie wielkopolskim. Jest to projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie. Udziałowcami tego projektu są szkoły z województwa wielkopolskiego, jest ich 35, w tym również szkoły z naszego regionu, z północnej Wielkopolski. Liderem w tym projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. CDN w Pile jest jednostką tego województwa i ma swoje zadania do zrealizowania. Partnerem jest Politechnika Poznańska. Jakie zadania są w tym projekcie realizowane przez placówkę, którą kieruję? Pomysł na ten projekt powstał w 2011 roku. Pojawiły się środki unijne, które mogły być wykorzystane na wsparcie szkolnictwa zawodowego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaproponował Politechnice Poznańskiej, aby bazując na kadrze naukowej, doświadczeniu Politechniki Poznańskiej, ten projekt zrealizować. Naszym zadaniem Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile była realizacja zadania pierwszego. Zadanie pierwsze polegające na wdrożeniu w 6 zawodach na poziomie kształcenia technikum, kształcenia modułowego. I te zawody to handlowiec, ekonomista, organizacja reklamy, informatyk, mechatronik, logistyk. Stwierdziliśmy, że szkoła musi otrzymać wsparcie jako instytucja, nauczyciel i uczeń. I proszę Państwa, z dumą mogę powiedzieć, że w tym zadaniu pierwszym największy wkład, taki intelektualny, wnieśli nauczyciele z północnej Wielkopolski. Bo gdy ten projekt zaczynaliśmy, nie było jeszcze gotowych materiałów dydaktycznych do kształcenia modułowego w tych 6 zawodach, z którego mogliby skorzystać nauczyciele i uczniowie. Powołaliśmy zespół, właśnie składający się z nauczycieli z Piły, Czarnkowa, Wągrowca i jedna osoba z Pleszewa, gdzie zostały opracowane materiały dydaktyczne dla uczniów i dla nauczycieli. Wśród nas jest pan dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej w Czarnkowie, pan dyrektor Jan Palacz, który był głównym i jest jeszcze głównym konsultantem w zakresie kształcenia modułowego w tych 6 zawodach dla 35 szkół województwa wielkopolskiego. Projekt zapewniał to wsparcie merytoryczne dla dyrektora szkoły, dla nauczyciela i dla ucznia, ale nie tylko, bo również szkoła została doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. I w zależności od liczby oddziałów z danej szkoły, która brała udział, jeszcze bierze w tym projekcie, bo projekt się ukończył we wrześniu tego roku, to wsparcie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Każdy uczeń objęty kształceniem modułowym, a było tych uczniów 1800, 35 szkół, prawie 200 nauczycieli, to wsparcie dla nich merytoryczne w zakresie pakietów dydaktycznych, które będą mogli wykorzystywać również w przyszłości, jeżeli chodzi o te 6 zawodów. Wsparcie, proszę Państwa, obejmowało również uczniów, co jest istotne, w zakresie poza programem nauczania. Wsparcie dla uczniów umożliwiające nabycie kompetencji, które badaliśmy, a było wskazywane przez pracodawców. To pracodawcy, bazując na doświadczeniu i również oceniając, jakie umiejętności, jaką wiedzę, jakie kompetencje do nich przynosi absolwent szkoły zawodowej, wskazywali, że brakuje kompetencji tych społecznych, umiejętności pracy w zespole. Stąd pierwszym
elementem wsparcia szkoły, ale ucznia w tej szkole, to była metoda projektu. Uczniowie w klasach w klasie pierwszej mieli wsparcie metodą projektu, żeby można było u nich rozwinąć tą kompetencję, umiejętności pracy w grupie, te kompetencje społeczne tak bardzo wskazywane przez pracodawców. Kolejnym elementem to było zaproponowanie młodzieży nabycie dodatkowych kwalifikacji w zależności od zawodu, których nie mogli otrzymać z różnych względów, ale głównie finansowych, że szkoła nie mogła zapewnić tych dodatkowych kwalifikacji do uzyskania w realizacji programu nauczania. Wsparcie to merytoryczne, metodyczne, ale to nie było najważniejsze. A może tak? To też zobaczymy, jak to będzie wynikało z ewaluacji projektu. Bo szkoły i uczniowie mogli skorzystać z zadań, które były realizowane przez Politechnikę Poznańską, a Politechnika Poznańska w naszym projekcie zajmowała się współpracą szkoły i pracodawcy. 35 szkół wsparcie w zakresie kształcenia modułowego. 35 szkół wsparcie w uczestnictwie w zajęciach w laboratoriach. To tu, w północnej Wielkopolsce, współpracując z powiatem pilskim, udało się uruchomić na tych 6 zawodach, na bazie 2 szkół pilskich, szkoły, zespołu szkół ekonomicznych, zespołu szkół ponadgimnazjalnych, laboratoria wyposażone do tych 6 kierunków w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla tych zawodów. I uczniowie z tych 35 szkół, jak również innych szkół chętnych z Wielkopolski, na bazie tych laboratoriów tu w Pile i na Politechnice Poznańskiej odbywali tygodniowe zajęcia w ramach tych laboratoriów. Ewaluacja, którą mamy od uczniów, którzy brali udział w tych zajęciach, jest bardzo wysoka, bardzo zadowalająca. Oprócz tego 10 tysięcy uczniów z Wielkopolski, z 50 szkół skorzystało i jeszcze korzysta z praktyk u pracodawców organizowanych przez Politechnikę Poznańską, a obecnie będą się odbywały staże również u pracodawców. Sądzę, że tu, jako Północna Wielkopolska, jasno pokazaliśmy, że mamy, to co już powiedziałem, ten potencjał intelektualny w nauczycielach, gotowość szkół do wprowadzenia nowych rozwiązań i tu oczywiście ogromna zasługa wspierająca szkoły i dyrektorów przez organy prowadzące. Bo również ja, jak również przedstawiciele Politechniki Poznańskiej spotykaliśmy się na poziomie powiatu ze starostami, pokazując możliwości i korzyści z tego projektu. Tu pokazuję te zadania, które były realizowane przez Politechnikę Poznańską. A proszę Państwa, myślę, że najważniejsza informacja dla Państwa, bo być może nie wszyscy o tym jeszcze wiecie, że ten projekt był zgłoszony do konkursu dobrych praktyk, gdzie instytucja zarządzająca, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju co roku ogłasza jako przykłady dobrych praktyk. To nasz projekt, Czas Zawodowców, Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe został w tym roku wyróżniony laurem jako jeden z najlepszych dedykowany szkolnictwu zawodowemu. To też spowodowało, że Czas Zawodowców jako projekt dedykowany szkolnictwu zawodowemu, jako projekt pozakonkursowy, będzie uwzględniony w kolejnym okresie programowania i absorpcji środków unijnych. Będzie Czas Zawodowców PIS. Ten Czas Zawodowców PIS będzie adresowany do większej liczby szkół, już nie tylko 35 szkół, gdzie było kształcenie modułowe, nie 50 szkół, gdzie były organizowane praktyki, ale obejmie 100 szkół w województwie wielkopolskim i 15 tysięcy uczniów, dla których będą zorganizowane praktyki u pracodawców. To, proszę Państwa, było i jest. A jaka przyszłość? Patrzę na kolejny okres programowania budżetu unijnego i na możliwość aplikowania o środki finansowe, jak również na współpracę 4 ważnych podmiotów. Podmioty, które występują na poziomie nauki i oświaty, uczelnie wyższe, oświaty, placówka doskonalenia, pracodawcy i szkoły.
Program operacyjny Edukacja, Wiedza i Rozwój Power jest projektem ogólnopolskim. Za te projekty będzie odpowiadało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Proszę zobaczyć, jakie są propozycje odnośnie działań. Jedno z tych działań, tu już zgłaszam deklarację, że placówka doskonalenia w Pile jest gotowa, aby realizować hasło dzisiejszej konferencji. Zawodowcy zawodowcom. My jako placówka doskonalenia, Państwo jako dyrektorzy szkół, Państwo jako pracodawcy i Państwo jako organy prowadzące, zawodowcy w poszczególnych obszarach, możemy do tego projektu przystąpić. Myślę o projekcie 2.15. Kształcenie, szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. W opisie tego projektu będzie, myślę, to bardzo innowacyjny projekt, ponieważ jest tam możliwość modyfikacji treści w podstawie programowej w różnych zawodach, opracowanie nowych programów nauczania, następnie współpraca uczelni wyższych ze szkołą, prowadzenie zajęć dla nauczycieli przez pracowników wyższych uczelni pokazujących najnowsze rozwiązania w zakresie osiągnięć naukowych w poszczególnych dyscyplinach związanych z kształceniem na poziomie technikum, jak również na bazie szkół, przygotowanie szkół ćwiczeń, gdzie będziemy kształcić kolejne kadry dla szkolnictwa zawodowego. Program Power, gdzie instytucją zarządzającą będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ale również będą, proszę Państwa, projekty na poziomie regionalnym. Czas zawodowców BIS na pewno będzie realizowany, bo on już jest wpisany w Wielkopolskim Programie Operacyjnym. Są środki zagwarantowane i schematycznie Państwu opowiedziałem, jak to będzie wyglądało. Natomiast przyszłość odnośnie rozwoju szkolnictwa zawodowego w sensie bazy dydaktycznej, nowych kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy, ale również kształcenie przyszłych absolwentów na potrzeby Państwa pracodawców, możemy to zrobić wspólnie w tych nowych projektach. I tu zgłaszam swoją gotowość. Dziękuję bardzo.